linii autobusowej 124, panie przewodniczący. Rada dzielnicy ustnej, uchwała rady dzielnicy ustnej w sprawie zmiany trasy linii autobusowej nr 124. Merytoryczna treść uchwały. Paragraf pierwszy. Dyskusja zarządu jednostek komunalnych transportu w Krakowie. Zmiany trasy linii autobusowej nr 124 na Wieczysta, Pilotów, Prażnąskiego, Lubicz, Paszkowa, Dunajskiego, Podwary, Wysuckiego, Krasińskiego, Kościuszki, Księcia Józefa, Mąskiej, Żmieckiej, Zielińskiego, Katowana, Krakowie, Rzymska, Roskolowskiego, Burczyńskiego, Czerwonego. Paragraf 2. Uchwała w życiu z dniem podjęcia. Głosowanie 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Opinia zarządu pozytywna, 3 za, 1 głosie. Uzasadnienie. Wniosek. Opieranie na licznych sygnałach mieszkańców dzielnic 3 Dolnych Czerwonych, 7 Zwierzyniec i 8 Dębniki o stworzenie do siedzibowego połączenia obwodu Sablakowa z Wyczarem. Premier Kampusu J. powstało wielu biurowców, do których dojeżdżają pracownicy. Wielu z tych powodów zbiera oraz od krakowskich liszek wyskinowa. Pasażerowie skarżą się, że muszą dojeżdżać tam naokoło z kilkoma uciążliwymi przesiadkami. Także mieszkańcy Wyspy Wielkiej oraz Kuborka skarżą się, że pozbawiono ich dowodnego dojazdu do Wyczarą i na 24 roku w Krakowie wozi niewielu najczęściej przypadkowych pasażerów. Należy korzystać od tego, że zadłużenie trasy linii 124 wiąże się bardzo często z przepełnieniem linii 024 na odcinku Wrocławia Alei Trzech Wieszków, które mimo uruchomienia linii tramwajowych też są dużą popularnością wśród podróżnych. W niedługim czasie pamiętamy, że remont dorobiska w ulicy Mogińskiej Jana Pawła Wieszów, no i z tym tramwaje pojadą na Alei Mogińskiej w ten sposób na długi czas od ulicy Wieszystej zostaną odcięte od Wieszystej. Czerwone marki z kolei mogą nie mieć połączenia z Bocnem Głów. Linia 124 w tej postaci wypełni ewentualną linię ofertową ofercie komunikacyjnej. Dziękuję panie przewodniczący. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa w tej kwestii chciałby coś powiedzieć, zabrać głos? Nie on nazywał się Bogacza. Przyjąć docelową trasę, co za sen ma uzasadnienie, że kiedyś gdzieś jest planowany remont. O, przepraszam, na czas remontu czy na stałe chcemy, żeby tak linia przebiegała? Nie, na stałe. No, ja myślę, że no, sami coś wymyślimy, a nie, że tak powiem, powielajmy to, co to przyjdzie. Można by wyjaśnić, że mówi też za poprawka prawnego. No to było też też. Nie, no może komisja. Nie, no komisja musiałaby się zmieniać. Poprawka przewodniczącego, że wykreśla się. O tym remoncie dodali, no. No 3 minuty przerwy, no bo pan przewodniczący musi się przygotować.